Witam Was serdecznie w kolejnym wakacyjnym wideoniusie w studiu stacjowym w Mogilnie. W sobotę była impreza, festiwal elektroniczny w Urazie pod nazwą U275. To już za nami. Liczne koncerty, wspaniała atmosfera, impreza, która miała na celu integrację środowiska elektronicznego. Można było się spotkać, porozmawiać, ale przede wszystkim posłuchać dobrej muzyki elektronicznej. Zgodnie z zapowiedziami były zarówno koncerty wykonawców J-Dam Project wraz z Blind Machine, grał również Lumir z Romanem, dawny projekt T-Sonic, grał również Katot wraz z kolegą Adamem, również zagrał J-Dam Project wraz z Piotrem Paszkę. No i oczywiście później odbył się Jam Session, na który wszyscy czekali, zwłaszcza wykonawcy, którzy zagrali tam podczas tego Jam Session. Mi również się udało wziąć w tym Jam Session udział, za co jestem bardzo wdzięczny organizatorom tej imprezy w Urazie. Miasteczko portowe również samo w sobie bardzo fajne miejsce nad Odrą, nad brzegiem Odry, gdzie można było nawet skorzystać z możliwości przepłynięcia się stateczkiem, kajakiem po Odrze. Sporo wspomnień, sporo miłych wspomnień z tej imprezy, również takich namacalnych rzeczy. Po koncercie zostały mi plakaty, które mam parę sztuk. Niestety zabrakło na nich jeszcze podpisów wykonawców, ale już wkrótce, 19 sierpnia, będę miał taką możliwość zebrać tutaj wszystkich wykonawców na tym plakacie w postaci podpisów i takie plakaty będą takim gadżetem, pamiątką dla słuchaczy stacji. Będzie można je potem we wrześniu zdobyć. No właśnie, pierwsza impreza zapowiadana już za nami, a przed nami elektroniczny weekend, edycja 2017. Już dzisiaj Was zapraszam, pierwsze oficjalne zaproszenie we wideoniusie na tą właśnie imprezę. Plakaty już są, plakaty zresztą są też pokazane na wydarzeniu facebookowym, na profilu elstacjowym. Kto zagra, to już też wiecie. Zagra Lumir wraz z Romanem i zagra też Asuntar z kolegą. 19 sierpnia o 21 wszystko się rozpocznie w Mogileńskim Amfiteatrze położonym w pięknym zielonym parku miejskim. Wcześniej, przed koncertami, czyli przed 21, będzie miało miejsce również takie małe jam session, podobne jak w Urazie. Tutaj również wystąpią wykonawcy, którzy tam wystąpili, więc będzie J-Dam Project, będzie Blind Machine, może będzie również Katot, bo ma dojechać. Tak więc zapraszamy też chętnych do wzięcia udziału w jam session. Może i Insomnia Electronic Project, bo też się pojawił w Urazie, Paweł zagrał. Zobaczymy, kto tam jeszcze się wybierze. Zapraszam już dzisiaj oficjalnie, po raz pierwszy na wideoniusie, na tą imprezę do Mogilna. Życzę przyjemnego dnia, wypoczynku w te wakacje i pamiętajcie, że Elstacja cały czas dla Was gra. Przez wakacje można słuchać w autopilocie archiwalnych audycji. A już niebawem, od września, ruszamy znów z audycjami na żywo. Trzymajcie się. Cześć.